Najpiękniejszy dzień w rekordzie twój? Nie. Mateusz, podobno już umiesz powiedzieć coś po polsku. Co teraz nam powiesz po tym meczu? Ja myślę, że jestem bardzo zadowolony, co budujemy na ostatnią sezonę. My zagłuje się być tutaj dzisiaj. Wiem, że nie będzie łatwo zawsze, wiesz. Liga Mistrzów to jest zawsze bardzo trudno, ale dzisiaj my pokazaliśmy, że my jestem... My będziemy bacić do, wiesz, do bić każda rok lepiej, wiesz. Ja myślę, że dzisiaj my, wiesz, my, słuchaj, są trenerzy, chciałeś i co ja może mówić. Bramka numer 3. Ty chciałeś po prostu rzut rożny, czy chciałeś tak pocelować? To był Bogu, wiesz? On pomógł, wiesz, ja nie chciałem, dał podanie do Misio Marek. Ale bardzo dziękuję, że on pomógł, ja pomógł rekordu i... Czyli tylko... Jestem na awansuję i dawaj, idziemy dalej. Na pracę w kierunku Mateusza. Mateusz! To jest gol! Mateusz! Mati! Mateusz! Tak trzeba powiedzieć! Tak jest, albo tak jak napisali tutaj pewnie w protokole 3 razy Ribeiro, Mateusz Ribeiro Pereira. Powiem tak, zapomniałem o tym powiedzieć w czasie transmisji, bo było tyle emocji, może zrozumiesz, ale teraz muszę zapytać, czy to jest najpiękniejszy prezent, jaki dostałeś na urodziny? Zdecydowanie. Nigdy nie miałem takiego dnia, w którym wszystko tak by się udawało. Miałem wokół siebie mnóstwo życzliwych ludzi, nie tylko was tu jako ekipę z Polski, nie tylko zawodników, którzy sprawili świetne show, ale też wszyscy ludzie tutaj w Belgii, którzy nam pomagają. Praktycznie od każdego dostałem prezent. No czuję się fantastycznie, ale najlepszy prezent, tak jak mówisz, został na parkiecie. Zanim wypowiedziałem życzenie, jak zdmuchiwałem świeczkę, to spojrzałem na chłopaków i powiedziałem, że wiecie, co macie zrobić, więc zrobili to, mamy awans do Elite Round i jesteśmy w następnej rundzie. Dziękuję bardzo, na to chłopak też. To ciu złapy, ciu złapy. Dobra. Kocham ci. Dziękuję bardzo. Najpiękniejszy dzień w rekordzie twój? Nie. Ja... Oczywiście jest sukces, ale... Tym, kiedy wygraliśmy Futsal Ekstraklasa, był dla mnie najważniejszy moment. Moja kariera personalnie i moja kariera tutaj na ten klub. No bo był ten tytuł po 2 lata. Nie? Ja na razie ten moment nie będzie zmiana. Powiedz mi, z czego jesteś najbardziej dumny dzisiaj, jeśli chodzi o zespół? Bo były obawy, czy fizycznie po tej walce z Kartageną dzisiaj dadzą radę, dali radę. Oczywiście, jestem zadowolony. 24 godziny. Walczymy, to była bardzo, bardzo dobra drużyna, no i gramy bardzo fajnie, lubię styl gry. Jestem bardzo zadowolony, jak był ten zaangażowany. Na pewno Bartek był dobrze, ale każda okazja była daleki. Każda do końca wczoraj i dzisiaj, na ile są okazje, są 13, 15 metrów. To jest dużo sukcesu na zawodnicze, no. Na koniec. Miał być taki spokojny dzień, a chyba jeszcze coś będziesz musiał dzisiaj zorganizować. Teraz bez problemu, na pewno obiecałem Erikowi, Mateuszowi hamburgery, także działam i idę ogarniać te tematy dla nich, a dla ekipy coś specjalnego też jest naszykowane. Na koniec powiedz, mogą dzisiaj trochę poświętować, czy ty już myślisz o sobocie i Kijowie? Ja mówiłem do Michała Marę przed mecz, jeżeli wygramy dzisiaj, ja następne spotkanie w trener będzie niedziela na samolot. Co ja mogę robić teraz?